Cześć, poodpowiadam sobie dzisiaj na wasze pytania, a zaczynamy od pytań zebranych na Facebooku na gałęzi. Jedziemy. Często mówisz o kadrowaniu, a masz mikrofon w kadrze. Rozumiem, że to tak dla fanu czy profesjonalnie. Jest to decyzja w pełni świadoma, te materiały są bardziej do słuchania niż oglądania, więc jakość dźwięku jest dla mnie tutaj najważniejsza. Zresztą sam na siebie nie mógłbym patrzeć przez 20 minut non-stop. Polecam oglądać te filmy raczej w tle, czyli ich słuchać, tak jak podcast. Każdy z nas ma w sobie coś z krytyka filmowego. Jak jest z tobą? Jesteś krytykiem czy entuzjastą, który potrafi naprawdę cieszyć się filmem? Ja wiem, że z boku ten kanał może troszkę wyglądać jak taki zbiór wiedzy, krytyka filmowego czy mała YouTube'owa szkoła filmowa, ale tak nie jest. To znaczy u podstaw ten kanał powstał dlatego, bo robienie tego typu materiałów sprawia mi frajdę. On powstał ze względów czysto egoistycznych, moich pobudek, egoistycznych. Zrobiłem pierwszy, drugi materiał, zobaczyłem, że wam się to podoba, mnie się podoba robienie tych materiałów i tak sobie poleciało. Jakby zamiarem tego nie jest stworzenie internetowej szkoły filmowej czy zbioru jakiegoś krytyka filmowego, ja się za takiego w ogóle nie uważam. Jestem po prostu hobbystą, tak można to nazwać, i robię sobie filmy, które lubię robić. I tyle. Jeśli przy okazji wykorzystacie, wam się to podoba, no to super, rewelacja. Układ idealny, wygrywają dwie strony. Dlaczego współczesne horrory są takie słabe? Nie oglądam zbyt dużo horrorów, więc trudno mi się do tego odnieść jakoś. Czy czekasz na Wiedźmina w 2017 roku? Czekam na Wiedźmina, chociaż nie wydaje mi się, żeby on wyszedł w 2017 roku. Prace nad tym filmem są jeszcze na dość wczesnym etapie, z tego co wiem, chociaż zbyt dużo się nie zdradza, bo są pewnie różne umowy, które wiążą twórców tego filmu i nie mogą za dużo puścić pary z ust. Ale czekam na ten film, to prawda. Skąd nazwa Na Gałęzi? Jak to się ma do branży filmowej? W ogóle się nie ma do branży filmowej. Kanał Na Gałęzi powstał, jak jeszcze nie wiedziałem, co właściwie będę robił na tym kanale. Dlatego nazwa, która nie wskazuje nic konkretnego, Na Gałęzi. To jest taka furtka dla mnie, żebym mógł robić jakiekolwiek materiały i żeby nazwa kanału mnie w żaden sposób nie wiązała z niczym konkretnym. No i tak powstało Na Gałęzi. A potem zacząłem robić materiały filmowe. Masz czasem tak, że idziesz do kina na film i wiesz, że będzie naprawdę dobry, po czym wychodzisz i myślisz sobie, no niby fajny, kto w tym momencie zawinił, scenarzysta, reżyser, aktorzy? No mam tak czasami, ale ciekawsza jest tutaj kwestia tego, kto zawinił. Zawsze szuka się winnych, tak? Dobrze jest wskazać tego jednego winnego i to się tyczy właściwie każdej branży, każdej sytuacji, nie tylko filmu. Jeśli jest jakaś porażka, no to jest jeden winny. Jeśli jest sukces, to jest autorów tego sukcesu bez liku. Zawsze to tak wygląda. A film jest jakże żadna inna rzecz pracą zbiorową masy osób. I wydaje mi się, że trudno tutaj tak jednoznacznie wskazywać winnych, że zawinił scenariusz, zawinił reżyser, zawinili aktorzy, operator. Zwykle ta wina leży gdzieś po środku, jest efektem różnych błędnych decyzji, różnego błędnego dogadywania się osób na planie i trudno wskazać palcem, ej, ty jesteś winny. Zwykle się tak robi, że na przykład, no, ten reżyser nie wyszedł temu reżyserowi następny film, ale słaby. Ale paradoksalnie może to nie być wina wcale tego reżysera, tylko zupełnie kogoś innego. Lub może ta wina, a zwykle tak jest, leżeć właśnie po środku. Więc to jest niewdzięczna sprawa, gdy nad czymś pracuje masa ludzi i sukces lub porażka jest uzależniona od pracy masy ludzi. No ale jak jest porażka, to zawsze jest jeden winny. Trzeba znaleźć kozła ofiarnego. No i tak jest wszędzie. Czy bywa coś nie tak z animacjami? Oczywiście, że bywa, ale jakby nie analizuję tych spraw, bo nie siedzę w animacji, CGI, efektach specjalnych, więc tutaj zostawiam furtkę dla innych. Czy mógłbyś zrobić odcinek o analizie Helikopter w ogniu? Myślę, że byłby to ciekawy odcinek, a ten film nie był w odcinku o filmach wojennych. Nie był, ale uwierzcie mi, lub nie, tam dużo osób w ogóle w komentarzach pod filmami wojennymi zwracało na to uwagę, dlaczego nie wrzuciłem Helikoptera w ogniu, między innymi. Wierzcie lub nie, ale ja obejrzałem ten film, Helikopter w ogniu, właśnie przed tworzeniem materiału o filmach wojennych, bo chciałem go wrzucić, ale jakoś nie znalazłem tam paradoksalnie z wystarczającej co dużej ilości ciekawych zabiegów, które by jakby spowodowały, że miałbym o czym mówić. Jest to film bardzo dobrze nakręcony, ale wydaje mi się, że jakoś mało charakterystycznie. Jest to oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. No ja tam nie znalazłem jakoś wystarczająco dużo elementów do przedstawienia w takiej analizie. Ale obejrzałem go i nawet miałem otwarty arkusz w Wordzie do pisania o tym filmie, tak? Miałem zamiar napisać o nim. Odpaliłem, napisałem sobie wstęp jakiś tam i zacząłem oglądać ten film, myśląc o
wrzuceniu go do tego materiału, no ale finalnie nic nie napisałem, więc stwierdziłem, że go nie wrzucę. Czy będzie więcej analiz montażowych takich jak w przypadku Mad Maxa czy Whiplash? Oczywiście, że będzie. Jak tylko znajdę jakiś materiał fajny, to zrobię taki film. Jakiej kamery używasz do swoich realizacji i jaką chciałbyś sobie kupić w przyszłości? Bardzo lubię kamerę Sony FS7. Jaką szkołę filmową ukończyłeś? Akademię Multiart w Krakowie? Tak, Akademię Multiart w Krakowie, ale trudno mi cokolwiek teraz polecać. Nie wiem jak tam jest, to było bardzo dawno i nie ma jakiegoś większego znaczenia tak naprawdę. Ostatnio zastanawiałem się, w jakim stopniu montaż zależy od scenariusza, zwłaszcza w filmach z poprzerywaną osią czasu. Czy bywa na przykład tak, że scenariusz przedstawia daną historię linearnie, a potem montażysta montuje materiał tak, że mamy flashbacki? Czy jednak zwykle jest tak, że kolejność scen wynika sztywno ze scenariusza? Trudno uogólniać, ale powinno być tak i zwykle tak jest, że jednak montuje się film tak, jak jest w scenariuszu. Jakby scenariusz jest tą idealną formą filmu, którą się potem przekłada na ekrany. Oczywiście mogą być wyjątki od tej reguły, mogą zaistnieć absolutnie jakiekolwiek różne sytuacje w montażu. Reżyser nagle może stwierdzić, kurczę, to mi nie siada, ale tak jest jednak fajniej. I jakby nic nie jest zamknięte, tak? W montażu można zrobić absolutnie wszystko, ale zwykle tak się, zwykle jakby poprawnie, poprawna droga wygląda tak, że jednak te flashbacki powinny być zawarte w scenariuszu, no bo to jest dość istotny zabieg i raczej powinien być przemyślany i zrealizowany świadomie. Ale oczywiście w montażu jest dozwolone praktycznie wszystko za zgodą reżysera, produkcji, całej ekipy. Co sądzisz o rewolucji serialowej? Chodzi o coraz lepsze produkcje telewizyjne. Czy tworzenie serialu pod względem technicznym bardzo różni się od tworzenia filmu? No myślę, że to jest świetna rzecz, która się wydarzyła dla telewizji w ogóle. Seriale są oczywiście coraz lepszej jakości, coraz lepsze operatorsko-technicznie, coraz lepsze reżysersko. Dawniej było troszkę tak, że przy serialach pracowali ci, którzy nie dostali się do wielkich fabuł, do wielkiego Hollywood, do wielkich filmów. I jakby praca przy serialu była trochę takim, nie wiem, wstydem? No, w tym kierunku to szło. W tym momencie jest zupełnie inaczej. Przy serialach pracują znane nazwiska, znani reżyserzy, znani operatorzy. To już tak naprawdę dobry serial jest naprawdę fajną rzeczą w portfolio różnych twórców i to się zmieniło i to jest świetne. Ja bardzo lubię seriale, mimo że nie mam zbyt dużo czasu, żeby je oglądać, ale bardzo je lubię. To jest coś takiego jak taka długa, fajna książka. Jeśli serial jest dobry, to się go... To mega miło się spędza przy tym czas i bardzo się cieszę, że coś takiego się wydarzyło, że seriale mają taką klasę, co za tym idzie też takie budżety, które pozwalają zrealizować dobre rzeczy. No, dużo się pozmieniało i to na dobre. Ja mam pytanie, w jakim celu jest ten kanał, bo nie wiem, czy masz w tym cel zdobywanie klientów, czy potrzebę wypowiadania się. To drugie, no potrzebę wypowiadania się, po prostu tworzenie tych materiałów sprawia mi frajdę, już mówiłem o tym troszkę wcześniej, odpowiadając na inne pytanie i tylko tyle. No przy okazji oczywiście, jeśli trafi się jakaś akcja sponsorowana, coś gdzieś, jakiś bonus wpadnie, no to wiecie, no nie będę hipokrytą, oczywiście jest to miłe i przyjemne. Fajnie, że coś tam dodatkowo wpadnie, ale u podstaw jakby to wszystko jest realizowane hobbystycznie i dlatego, bo mi sprawia frajdę. I tyle. Czy uważasz, że warto wybrać się na filmoznawstwo? Bardzo nie lubię polecać czy mówić o czymś, z czym nie mam doświadczenia. Nie byłem na filmoznawstwie. Znajomi, którzy byli, twierdzą, że jest to spoko kierunek, na pewno ogląda się bardzo dużo filmów, ale czy coś konkretnego jest jakby do roboty po filmoznawstwie? No, dużo zależy od ciebie, jak spożytkujesz ten czas i co przy okazji będziesz robić. Jak w praktycznie każdym kierunku związanym z filmem. Można się spodziewać materiału o postaci i stylu Hitchcocka? Oczywiście, że można się spodziewać. Nie wiem, kiedy będzie, ale na pewno będzie, bo jest to postać bardzo charakterystyczna i również właśnie jeśli chodzi o wszelkie operatorskie zabiegi montażowe, no klasyka tak zwana, więc Hitchcock na pewno będzie. Trudno mi tylko powiedzieć, kiedy. Jaki temat filmów jest ci najbliższy? Czy może zrobisz odcinek o najlepszych propozycjach danego gatunku? Nie mam czegoś takiego jak ulubiony gatunek. Dobry film jest po prostu dobry, niezależnie od gatunku. I raczej nie będę robił najlepszych propozycji danego gatunku, bo paradoksalnie nie oglądam tych filmów aż tak dużo, żeby mieć kontekst i taki szerszy pogląd z historii kina całego na dany gatunek, więc myślę, że wiele fajnych pozycji bym po prostu przeoczył. Masz dalej jakiś kontakt z pierwszym składem TV Gry? Mam kontakt. Ulubione filmy z najlepszymi zdjęciami. Bardzo trudno jest tak wskazać konkretnie, ale na szybko. Z zagranicznych bardzo lubię Blade Runnera pod kątem zdjęciowym. Lubię dokonania Kamińskiego, na przykład Lincoln. Film Lincoln uważam za pięknie nakręcony.
I z polskich filmów Trzy kolory niebieski, też bardzo dobra rzecz. Ile razy oglądasz film, aby go przeanalizować w swoim materiale lub żeby wyłapać błędy? Różnie. Z reguły, jeśli chodzi o błędy, to robię jedno przejście, obejście, w którym sam wyłapuję wszelkie błędy. Potem troszkę posiłkuję się internetem w tym, co inni wyłapali. Taki zbiór robię w materiałach, co jest nie tak. W przypadku analiz to zależy. Z reguły, jeśli już coś biorę na tapetę do analizy, to jednak ten film znam i wiem, co będę robił, więc tu jest trochę tak, że jedno, dwa obejrzenia wystarczą, żeby o takim taki materiał zrobić. Mówię, przystępując jakby do pracy nad analizą, już mam pewne przemyślenia, pierwsze przynajmniej, a potem tylko zgłębiam temat bardziej. Używasz Intela, AMD, Nvidia, Radeona do montowania w Premiere? Dlaczego? No używam Intela i Nvidia. Nie robiłem żadnych doświadczeń na AMD, Radeonie. Raczej zaufałem opinii innych. Podobno Premiere lepiej sobie radzi z Nvidią i Intel jest lepszym procesorem, jeśli chodzi o montaż, wielorodzeniowość itd. Czy pojawi się jakaś analiza horrorów? Raczej nie, chociaż przymierzałem się do tego. To jest kolejny jeden z wielu materiałów, do którego się przymierzałem, ale z uwagi na to właśnie, że nie oglądam za dużo horrorów, to stwierdziłem, że nie będę się tutaj wymądrzał. Pod ostatnim fakiem jeden z użytkowników, Dragon App, się trochę oburzył, tam mówiłem o tym, że o wiele łatwiej w edytorze do gry komputerowej w cutscence poprowadzić ruch kamery, że jest to kilka kliknięć w edytorze i że tutaj bardzo upraszczam. Oczywiście stworzyć lokację w grze, w której umieścimy tą kamerę, to jest niesamowite wyzwanie, ale zwróć uwagę, że ja tu mówię o samym ruchu kamery. O wiele łatwiej w edytorze do gry ustawić kamerę przy ziemi na przykład i zaprojektować jej ruch do góry, to się naprawdę robi na dwóch klatkach kluczowych. Oczywiście zależy od stopnia skomplikowania tego ruchu, ale jednak jest to robione na klatkach kluczowych i jest to kilka kliknięć. Podczas gdy taki ruch zrobić w rzeczywistości, to trzeba kran, czy drona, czy cuda na kiju, jest to o wiele bardziej czasochłonne i kosztowne. Więc o to mi tylko chodziło, ja tutaj nie bagatelizuję pracy nad cutscenkami, źle mnie zrozumiałeś, ja tylko mówię, że podstawowy ruch kamery, przemieszczenie kamery, są to dwie klatki kluczowe, które się wrzuca w edytorze i jest to o wiele prostsze, więc spokojnie, nie denerwuj się tutaj, jakby doceniam pracę wszystkich osób. Dlaczego prowadząc kanał filmowy w 2016 roku nagrywasz w 720p? Tam już ktoś ci odpowiedział na to pytanie. Tak naprawdę, no wiecie, do takich materiałów nie uważam, że potrzebne jest jakieś 4K czy inne cuda na kiju. Jakby dostosowuję poziom techniczny materiałów do tego, do jego wymagań. No. Tak to wygląda, więc jest to jakby decyzja w pełni świadoma. Pod materiałem o filmach wojennych zrobisz ranking najlepszych scen batalistycznych. To jest fajny pomysł, bardzo możliwe, że zrobię. Był materiał o scenach walki, ale to były sceny walki jako takie, tam po prostu różne osoby się tłuką ze sobą, ale scen batalistycznych, no kolejny fajny pomysł, dzięki. Było kilka pytań o moje sformułowanie stopień otwarcia migawki. Nawet ktoś się tutaj oburzył, że takiego sformułowania używam, że mamy tak naprawdę czas naświetlania, tak? 1.30, 1.00, 1.500 i tak dalej. Dlaczego używam sformułowania stopień? Słuchajcie, moi drodzy, temat bardzo dobrze rozwijam w materiale, co powoduje, że film wygląda filmowo. I odsyłam do niego. Tam jest sprawa dogłębnie zanalizowana, ale upraszczając i skracając, wygląda to tak, że w kamerach filmowych nie używa się takiej nomenklatury jak w aparatach. Jak w aparatach cyfrowych, czy w fotografii, że jest, mamy 1.30, 1.00 czas naświetlania. Tam używa się stopień otwarcia migawki. Standardowy stopień otwarcia migawki to jest 180 stopni, czyli migawka jest otwarta w połowie. Dlaczego tak się mówi i co to oznacza? Odsyłam ponownie do materiału, gdzie wyjaśniłem sprawę włącznie z wyraźnym pokazaniem całego procesu, jak on działa. Ale nie był to błąd z mojej strony, tak po prostu przy kamerach filmowych się to określa. Na sam koniec, kilka osób mnie zjechało w materiale o Harrym Potterze za to, że nazwałem Zgredka goblinem. Wybaczcie, mój błąd. Było trochę pytań o La La Land. Filmu jeszcze nie widziałem, więc trudno mi się o nim wypowiedzieć. Jak go zobaczę i stwierdzę, że jest naprawdę fajny pod jakąś analizę, to taka analiza się pojawi, ale u mnie analizy pojawiają się dopiero, gdy film jest w oficjalnej dystrybucji w Polsce, żeby można było go kupić na płycie, no bo inaczej nie mam za bardzo skąd go wziąć.
I ostatnia sprawa, taka ciekawostka. Obejrzyjcie sobie, poczytajcie sobie komentarze pod materiałem o najbardziej nadużywanych dźwiękach w filmie. Tam różne osoby wymieniacie się spostrzeżeniami, gdzie dane dźwięki jeszcze można usłyszeć, poza tymi miejscami wymienionymi w materiale, więc to jeszcze bardziej pokazuje skalę tego, nie? Że te dźwięki są i w filmach, i grach, wszędzie je słyszymy. Są to bazy, które są wykorzystywane w różnych mediach. Więc fajna sprawa, poczytajcie sobie. No i tam różne osoby też wskazują na inne dźwięki, które często się pojawiają w filmach. Fajna lektura, polecam wam. I cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne materiały i widzimy się w kolejnym odpowiadaniu na pytania. Znaczy nie, widzimy się w kolejnym materiale już za tydzień, ale w odpowiadaniu na pytania następnym też. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.